Cześć, tu Kamila, witam Was w kolejnym filmiku z moją inspiracją dla sklepu skrappasja.pl. Dzisiaj ozdobię, bo nie będę robiła bazy mango, to Wam dzisiaj ozdobię pudełeczko. Baza to takie głębsze pudełeczko z okienkiem z Goldbox. Okienko, szybka jest też w komplecie z takiego grubszego, z grubszej folii acetatowej. A ozdobię to pudełeczko papierami z kolekcji Winterland Mint Papers. Tutaj mam mały bloczek, który będę głównie wykorzystywać do ozdób. I jeden duży arkusz, taki w biało-czerwoną kratę. Przygotowałam sobie też dwa rodzaje wykrojników. Ponieważ będę chciała ozdobić wieczko shakerem w kształcie takiej śnieżnej kuli, więc mam wykrojnik z Marian Design, który właśnie służy do wycinania takiej śniegowej kuli. Zestaw wykrojników wycinających koła i podstawkę do tej kuli. I mam też taki zestaw małych wykrojników z Isle of Craft, który może posłużyć na przykład do zbudowania i ozdobienia wianka świątecznego. I przygotowałam sobie też oczywiście folię acetatową, ponieważ to będzie shaker, więc z drugiej strony też będzie trzeba go zamknąć. Mam takie kosteczki piankowe, być może je wykorzystam właśnie do przyklejenia ozdób. Oczywiście klej i coś do wypełnienia shakera. Ja akurat przygotowałam sobie z moich przydasi takie mieniące się białe gwiazdki i mikrokulki. Ale to jeszcze zobaczę, czym ten shaker będę uzupełniać. Także mało czasu już w grudniu zostało w ogóle na przygotowywanie różnych opakowań świątecznych. Także to będzie już moje ostatnie świąteczne pudełko i ostatnia świąteczna inspiracja. Biorę się do pracy i już na końcu filmiku jeszcze Wam troszeczkę o tej pracy poopowiadam. Do zobaczenia i do usłyszenia. Thank you.
moje pudełeczko jest już gotowe. Tak jak widzicie, ozdobiłam je śnieżną kulą, którą wykonałam za pomocą tego zestawu wykrojników Marian Design. I tak jak Wam pokazywałam, shaker uzupełniłam gwiazdkami i mikrokulkami i dodałam jeszcze takich białych koraliczków. Ja mam ten zestaw koralików, ponieważ zajmowałam się kiedyś też tkaniem na krośnie pransoletek. Kilka ich zrobiłam, niewiele. W każdym bądź razie porzuciłam to dla scrapbookingu oczywiście. Do ozdobienia tego pudełeczka, tak jak mówiłam, wykorzystałam papiery z kolekcji Winterland od Minty Papers. I tutaj tę śnieżną kulę ozdobiłam tylko taką niewielką kompozycją z elementów wyciętych tym zestawem wykrojników od I Love Craft. Te saneczki wycięłam z karty, która się znajduje na stronie okładkowej kolekcji. I myślę, że to jest taki dosyć szybki pomysł na dosyć szybkie ozdobienie gotowej bazy. I myślę, że taki właśnie pomysł przyda Wam się w tych ostatnich dniach przed świętami. A do środka możemy schować jakiś niewielki prezent. Może zmieścić się tutaj na przykład damski portfelik albo dla dzieci jakiś zestaw słodyczy. I myślę, że i zawartość, i wygląd samego pudełka ucieszy każdego obdarowanego. Tutaj można sobie przez to okienko będzie już zajrzeć, co jest w środku, chyba że opakujemy to jeszcze w jakąś bibułkę. I w tym roku to już jest ostatni mój filmik z inspiracją dla sklepu Scrap Passia, ale na kanale Scrap Passia będziemy się widzieć także w przyszłym roku. Do zobaczenia, pa!